Danuta Szaflarska była jedną z najwybitniejszych polskich aktorek, a doniesienia o jej śmierci sprawiły, że wiele tysięcy Polaków pogrążyło się w żałobie. Dziś jej córka dzieli się przerażającym wyznaniem dotyczącym swojego dzieciństwa. Okazuje się, że ten okres w jej życiu był prawdziwym piekłem. Danuta Szaflarska zyskała w kraju ogromną sławę. Wielki talent aktorki sprawił, że wszyscy Polacy chętnie patrzyli na jej kolejne wcielenia. Po śmierci jej niebywałe zdolności zostały docenione jeszcze bardziej, a życie prywatne został pozbawione jakichkolwiek tajemnic. Jej córki zdradziły, jaką mamą była Danuta Szaflarska. Jaką mamą była Danuta Szaflarska? Danuta Szaflarska miała dwie córki. Maria przyszła na świat ze związku z pianistą Janem Ekierem, a ojcem Agnieszki jest Janusz Kilański. Polska aktorka dwa razy stawała na ślubnym kobiercu i dwukrotnie podejmowała decyzję o rozwodzie z partnerami. Jedyne, co było stałe w jej życiu, to dwie córki, Maria i Agnieszka. Kobiety zdradziły, jaką mamą była Danuta Szaflarska przy okazji powstawania nowej książki o polskiej aktorce. Przy tej okazji wyszło też na jaw, że życie jednej z nich nie było usłane różami, a dzieciństwo było okresem, który nawet po latach nazywa piekłem. Danuta Szaflarska zgotowała swojej córce piekło. Młodsza z córek, Agnieszka Kilańska-Cypel, zdradziła, że jej dzieciństwo nie upłynęło szczęśliwie. Przekazała, że mama zawsze była nieobecna, przez co ona odczuwała ogromną samotność. Miałam strasznie samotne dzieciństwo, w domu często mamy nie było, a jak była, to odpoczywała po pracy, wyznała Agnieszka Kilańska-Cypel. Jednak nie tylko samotność sprawiła, że Agnieszka Kilańska-Cypel nie wspomina swojego dzieciństwa dobrze. Wobec mnie bywała surowa. Kiedyś obrzuciła mnie wzrokiem i wyparowała, ale jesteś gruba. Aż przykro na ciebie patrzeć. A gdy teraz patrzę na swoje zdjęcia z nastoletniości, to wcale gruba nie byłam, powiedziała młodsza córka. Dzisiaj grzeje, 1. Lech Wałęsa został ojcem. Wielka radość w domu byłego prezydenta 2. IMK w Pilnie wystosował żółty alarm dla niemal połowy kraju. Jest niebezpiecznie, uwaga na nagły atak zimy. Danuta Szaflarska sprawiła, że jej młodsza córka od dzieciństwa borykała się z niską samooceną. Słowa matki były niezwykle bolesne i musiało minąć wiele czasu, by Agnieszka Kilańska-Cypel uwierzyła w siebie. Najlepsze newsy dnia, źródło, Onet. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.